Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej pokazała, że prace nad przyszłorocznym budżetem będą dla radnych wyzwaniem ciężkiego kalibru. Na Placu Zwycięstwa trwają przygotowania do świątecznego jarmarku i pojawili się pierwsi sprzedawcy choinek. Komendant słupskiej policji przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niezwykłą pamiątkę otrzymaną od Michała Fajbusiewicza. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni dyskutowali nad przyszłorocznym budżetem. Temat, którego obawiało się wielu, z prezydentem Biedroniem na czele, spełnił pokładane w nim nadzieje. Był, a w zasadzie dalej jest, problemem wielkiego kalibru. Zaczęło się spokojnie od złożenia uroczystego ślubowania przez nowego radnego Tomasza Lesiaka i korekt przy składach miejskich komisji. Następnie radni przegłosowali uchwałę dotyczącą prezydenckiego wynagrodzenia, które wraz ze wszystkimi dodatkami wyniesie 10 966 zł brutto. Głównym elementem porządku obrad sesji były miejskie finanse i prace nad budżetem Słupska na 2015 rok. Szybko okazało się, że przygotowywany jeszcze za kadencji Macieja Kobylińskiego projekt niesie ze sobą szereg pułapek i nieścisłości. W trakcie uchwalania wydatków padła kwestia kosztów wyjazdu jednego z urzędników do Bonn. Skarbnik miasta Dorota Bałukonis nie była w stanie sprecyzować, kiedy ten wyjazd ma nastąpić. Okazało się, że ten miał już miejsce, co wprawiło radnych w niemałą konsternację. Podczas tej sesji wyszły faktycznie takie kwestie, które były wielokrotnie podnoszone przez poprzednią radę, natomiast nigdy nie było wystarczającego dowodu na to. No tutaj dzisiaj ewidentnie po prostu wykazana też nieprawda, którą powiedziała pani skarbnik, że wskazany wydatek, który został już poniesiony, czy też wykonana została delegacja, a dopiero dzisiaj podczas sesji mieliśmy zdecydować o tym, żeby przeznaczyć na to pieniądze. Tak nie może być, dlatego że my jako radni nie będziemy się zgadzać na to, żeby legalizować działalność jednostek miejskich, które postępują niezgodnie z procedurami. Wnioski dotyczące zmian w budżecie powinny się pojawiać odpowiednio wcześniej, a nie tak późno, pod koniec roku. My też zwracamy uwagę na to i będziemy na to zwracać uwagę przy projekcie kolejnego budżetu, że wydatki niektórych miejskich jednostek na niektórych istotnych pozycjach są po prostu niedoszacowane. I potem właśnie, pod koniec roku, pojawia się sytuacja, w której trzeba te wydatki uzupełnić. No tak nie może być. Musimy planować realnie, a nie pompować sztucznie budżet wirtualnymi przychodami, a jednocześnie mówić, że tak naprawdę będziemy oszczędzać. Nie możemy tak robić i myślę, że i Rada Miejska, i nowy prezydent doskonale rozumieją taką sytuację. Prezydent Biedroń już zapowiedział, że pani skarbnik będzie skarbniczką do momentu uchwalenia budżetu przez Radę. Tego się trzymajmy. No, też musimy jakoś zakończyć ten, to będzie taki ostatni krok jakby kończenia tej sytuacji, która była przez ostatnie 8-12 lat. W nieco ostrzejszym tonie wypowiedział się na ten temat radny Komitetu Nareszcie Zmiana Andrzej Obecny, który uważa, że wychwycona przez nowych radnych nieprawidłowość w poprzednich latach miała charakter nagminny. To znaczy nie jest to zaskoczenie, bo to była nagminna praktyka w poprzednich latach, że decydował jeden silny człowiek, że się tak wyraża, a wszyscy drżąc łamali przepisy. No, każdy ma skończone 18 lat i za siebie odpowiada. Dopiero ta nowa rada mogła w bardzo prosty sposób udowodnić, że tak się dzieje. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest, że o tym nie wie pani skarbnik. No, co to jest za skarbnik, który nie wie, co myszy robią i nie panuje nad budżetem miasta, tym bardziej, że ten budżet jest, ja już nie powiem słaby, że jest zagrożony, on jest tragiczny i dziwię się, że do tej pory to jakby uchodziło, przecież była działająca komisja budżetowa, która bardzo szybko powinna takie rzeczy wychwycić, a jeżeli się raz udało, jeżeli się udało dwa razy, jeżeli trzy razy, no to właściwie można było robić bez żadnych konsekwencji. Myślę, że w tej Radzie takich numerów już radnym urzędnicy nie będą robić, a to, co zrobili, spotka się z odpowiednim działaniem Komisji Rewizyjnej, dlatego złożę wniosek, żeby bardzo mocno prześwietlić tą ostatnią, taki wniosek zresztą złożyłem, żeby prześwietlić tą ostatnią uchwałę, a zmodyfikuję ten wniosek, żeby tego typu uchwały, których było bardzo dużo, prześwietlić za cały 2014 rok i wtedy zobaczymy, jak był kształtowany budżet, czy przestrzegany budżet pod względem dyscypliny. Bo tutaj jest jeszcze jeden bardzo istotny element.
nieważne jaki budżet ustalimy, w ciągu roku i tak się zmodyfikuje, jak będziemy to chcieli robić. Stąd ten budżet przez tyle lat wygląda tak, jak wygląda. Z mojej wiedzy jest to praktyka głównie ostatnich 4 lat funkcjonowania Rady. Prace nad budżetem trwać będą dalej, a kolejnym ich etapem będzie ostatnia w tym roku sesja, która odbędzie się we wtorek 30 grudnia. Na Placu Zwycięstwa rozpoczęły się przygotowania do świątecznego jarmarku, który odbędzie się w dniach 19-20 grudnia w godzinach od 11 do 19. Patronat nad imprezą objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Od rana trwały prace nad postawieniem specjalnego namiotu, pod który umieszczone zostaną jarmarczne stoiska. Po sąsiedzku rozstawili się sprzedawcy świątecznych choinek. Zapytaliśmy jednego z nich, jak obecnie kształtują się ceny drzewek i które z nich najdłużej utrzymają w domach świąteczny nastrój, nie gubiąc przy okazji kilograma igieł. Generalnie świerka zwykłą, mamy serbskiego, jodełkę kaukaską, jodełkę piękną ze szlachetnych drzewek. Cenowo się oscyluje tak od 50 zł zwykłe świerki w górę, jodełki od 100, no to już jest niestety troszkę droższy interes, ale no święta są raz w roku, także drzewko. No lepiej kupić szlachetne i mieć święta naprawdę piękne i mieć prezenty pod piękną choineczką. Jakie najdroższe? No najdroższe są jodełki kaukaskie tutaj właśnie tego typu. To są drzewka naprawdę bardzo szlachetne, także od 100 w górę generalnie ceną oscylują około 150 zł za drzewko. Jak długo się trzymają takie? Co one w ogóle się nie sypią, to są naprawdę bardzo, bardzo szlachetne drzewka, także nawet i po miesiącu w domu mogą stać w ciepłym, nie ma to dla niej znaczenia, czy stoi przy kaloryferze, czy nie. Najtańsze świerk pospolity nasz, zwykły, od 50 zł w górę. Także to tak to wygląda cenowo. Tak, czas leci nieubłaganie, a do wigilijnej kolacji usiądziemy już za niespełna tydzień. Warto zatem zarezerwować sobie trochę czasu na przedświąteczny rekonesans i pierwsze zakupy. Już od jutra w naszym serwisie przygotujemy cykliczny poradnik zakupowy, przedstawiając propozycje prezentów z różnych dziedzin i pułapów cenowych. Zaczniemy od elektroniki i gadżetów. W środę komendant miejskiej policji w Słupsku Andrzej Szaniawski przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niecodzienny podarunek. Figurkę Temidy, którą słupscy policjanci otrzymali od twórcy kultowego programu telewizyjnego 997 Michała Fajbusiewicza. W ten sposób uhonorowano ich za rozwikłanie tajemnicy zabójstwa starszej kobiety, które w 1999 roku miało miejsce w podkępickim Pustowie. Sprawcę ujęto dopiero 10 lat później, w dużej mierze dzięki nieustępliwej pracy słupskich policjantów. Postanowiliśmy przyłączyć się, podobnie jak w poprzednim roku, do tej akcji tak fizycznie. Być może uda się znowu wspomóc dzięki temu jakimiś pieniążkami tą akcję. Chcielibyśmy przekazać rzecz dla nas cenną, jako dla Komendy Miejskiej Policji. Tą statuetkę, którą otrzymaliśmy od programu 997 w 1999 roku, która była przyznawana osobom czy instytucjom, które przyczyniły się do rozwiązania bardzo ciężkich spraw kryminalnych. Wykryliśmy sprawy z 1999 roku, z zabójstwa pani z miejscowości Pustowo koło Kępic wspólnymi siłami z Komendą Wojewódzką. O tej sprawie mówiliśmy także podczas programu 997 i dzięki temu programowi i też naszym działaniom udało się sprawcę wykryć i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. Dlatego właśnie ta statuetka jest dla nas tak cenna i mam nadzieję, że uda się wylicytować za tą statuetkę i za certyfikat, który potwierdza autentyczność tej statuetki, uda się wylicytować oszałamiającą sumę pieniędzy. Także jeżeli pani pozwoli, wręczę pani to z nadzieją, że przyda się i dzięki temu cel, na który w tym roku zostają przeznaczone fundusze z orkiestry, uda się wzbogacić. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, panie komendancie. W ubiegłym roku komendant przekazał odpowiedzialnej za słupski WOŚP Annie Maćkowiak swój fotel, który wylicytowany został za kwotę blisko 700 zł. Oboje mają jednak nadzieję, że statuetka Temidy osiągnie znacznie większą wartość. Niech inni zobaczą, że a może niekoniecznie do Słupska trafi ta statuetka, ale niech zobaczą, że słupska policja działa sprawnie, a jeżeli jest potrzeba, to zwracamy się do innych instytucji o pomoc, jak było tym razem. A panie komendancie, a fotel komendanta w tym roku też będzie? Znaczy, doszliśmy do wniosku, że nie może tak co roku tego samego powtarzać i być może
przyszłym roku wpadliśmy na pomysł, żeby tą statuetkę, ja myślę, że ona jest cenniejsza niż mój fotel. Komenda policji angażuje się od samego początku, ponieważ dzięki temu, że mamy fantastycznych policjantów, że mamy kwestię uliczną, która jest jakby pod specjalnym nadzorem, dzięki temu po prostu jest bezpiecznie, młodzież może kwestować. Oczywiście również słuchacze szkoły policji też tutaj wielką rolę mają, natomiast mogę powiedzieć, że nie tylko kwestia fotela podarowanego w tym roku na 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie tylko statuetka, ale przede wszystkim właśnie bezpieczeństwo wolontariuszy dla nas jest bardzo, bardzo istotne. Także panie komendancie, dziękuję serdecznie za wspieranie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słupsku. A jest pani pełna nadziei, że za tę statuetkę uda się wylicytować ogromną sumę pieniędzy? Jestem przekonana, ponieważ ta statuetka jest bardzo cenna i myślę sobie, że może właśnie wśród nawet pracowników komendy ktoś się pokusi, żeby tę statuetkę mieć już po prostu dla siebie. A co jeszcze macie oprócz tej statuetki na licytację na chwilę obecną? Na chwilę obecną mamy trzy piłki z podpisami koszykarzy Energii. Mamy złote serduszko, które wróciło do Słupska, które w tym roku podczas 22 finału wylicytował Dariusz Michalczewski i przekazuje je ponownie do licytacji. Mamy też rękawice właśnie z autografem pana Michalczewskiego. Mamy różne medale, dary jeszcze z klubu bokserskiego i mamy też mieć piłkę z podpisami, autografami piłkarzy FC Barcelona. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2015 roku.